Spotykamy ich wszędzie w restauracjach, w autobusach, w sklepach. Ukraińcy. Oficjalnie jest ich w Gdańsku około 15 tysięcy, podobno w województwie około 20, 000, a nieoficjalnie nawet 80 tysięcy. To imigranci przede wszystkim zarobkowi. Jakie to życie faktycznie w Gdańsku jest, jakim tutaj jest, o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Moim gościem jest Juri Zabijaka. Dzień dobry. Współprzewodniczący Rady do spraw imigrantów i imigrantek, członek Związku Ukraińców w Polsce oddział Gdański, nauczyciel historii, uczysz historii w Gdańsku, i jesteś także, prowadzisz portal Nasza Polsza. To jest taki portal, w którym można znaleźć między innymi pracę. Witaj. Witam. Juri Zabijaka, jesteś z Odessy. muszę zapytać. Co to jest za nazwisko? Skąd to nazwisko? Ono nie brzmi po ukraińsku. No właśnie, e, wiesz tak, do momentu, kiedy przyjechał, e, kiedy przyjechał do Polski, po prostu nie, e, nie było ciekawa mnie, tak? No było nazwisko Zabijaka i tyle. Ale nie wiedziałeś, e. co znaczy? Nie, ja rozumiem, co ono znacie. Jedna, że nie pomyślałam, skąd ono ta, w ogóle to słowo. Mhm. I tylko w Polsce bardzo ciekawe mnie stało, i dowiedział się, że to jest słowa, przyszedł, które przyszedła do języka ukraińskiego i rosyjskiego, z, właśnie z języka polskiego. Mhm. Ale pochodzenia polskiego, czyli Twoja rodzina, nie, ma. e, nie macie. Dlaczego przyjechałeś z Odessy, kiedy to było? To było trzy lata temu. Do Gdańska przyjechał 1 grudnia 18 roku. E, powiem ci, że przyjechał, jak i większość Ukraińców, e, zarob, zarobić pieniądze. tak? Mhm. A tam nie dało się zarobić pieniędzy? E, niestety nie udało się. Nie ma takiej stabilności i po prostu czas od czasu muszą coś szukać i tak dalej, i tak dalej. A co robiłeś w Wodyszy? E, Główno to jest, e, pracowałem telewi w telewizji, mhm. e, był producentem telewizji, no, a producent telewizji to jest. E, Poszukiwanie rakomodawców generalnie i stworzenie jakiegoś contętu za koszt rekomodawców, tak ciężko to było. Ciężko to było. No i no, właśnie był, taka decyzja była, że trzeba pojechać do Polski. Bo tutaj maję dwóch bratów, którzy pracują na dzień na stoczni. Ale ja zawodowo jestem historykiem, jestem humanitariстą. I po prostu no, dwa miesiące popracowałem na tej stoczni. Ja rozumiem, że to jest nie moje. Po nie, nie, nie dlatego, że ja nie mogłem pracować. Nie mają ręki. Wszyscy mają. Prawo, lewo. E, po prostu zaproponowaliśmy mi e, pracę w szkole. I z tego wszystko zaczęło się. Ale się jeszcze w Ukrainie. Powiedz mi, jak to jest w Ukrainie. No bo producent telewizyjny szuka pracy i szuka lepszego zarobku. To znaczy, że ile się dzisiaj zarabia w Ukrainie? Nie wiem, ile jest, jak, ile wynosi emerytura, Aha. jeśli możesz powiedzieć, to, ile zarabiałeś jako właśnie taki producent telewizyjny? Dlaczego, żebyśmy zrozumieli, dlaczego Ukraińcy ciągle tutaj przyjeżdżają tak. i mają się niekoniecznie tej pracy, którą wykonywali w Ukrainie? Tak jest, tak jest. No pierw najpierw, najpierw... To, co różni Ukrainu, rynek pracy ukraiński i polski, to też, że w Ukrainie nie ma takiego pojęcia jak umowa pracy. Po prostu na czarno, jakby, tak, wykonujesz jakąś pracę, ciebie po prostu w kapierce dają te pieniądze i właśnie od tego zależy, otrzymasz dzisiaj na przykład 2000 złotych, nie będę mówił hryvni, okay. tak, mówić, a otrzymujesz te 2000 albo 1500. O, ogóle, z, e, і немає якоїсь такої гарантії, так? Іли отримаєш? Так по уважанню трохи, так? Ну трохи, так. Це з першої. Є Якщо хоч о вакуля, з пенсії в Україні, так, ну то залежить від міста. Жевіще в дужих містах трохи вижей, в вісках, в малих містах, то просто, ну, дуже низько. Якщо ж хоч о міратурі, ну мій тата так отримує тих якщо... W złotych to ciężko wyobrazić, ale 350 złotych na miesiąc. Mm -hmm. To jest po prostu za mało. Jeżeli chodzi o dużych miastach, no 2000 złotych może, możesz zarobić w dużych miastach w Edycie, może tam w Charkowie e, i tak dalej. A życie jest porównywalne e... na takim poziomie, czy ta, dużo tańsze? E... Ja bym nie powiedział, że dużo tańsze, mhm. ponieważ um, opłaty administracyjne dużo, takie za, za wysokie. Tak? Jeżeli na przykład, samy typowy um, przykład to jest supermarkety, sklepy, mhm. tak? że koszt tego wyżywienia no, po prostu różni przy twoich zarobkach. No, Czy nie stać tak naprawdę nie wystarczy, na puste tak, nie Tak, nie wystarcza, tak, no, tak mhm. jest. Dobrze, zdecydowałeś się przyjechać tutaj sam? Ale teraz jesteś już z rodziną. Tak. Jak to było na początku? Pomogli ci pewnie bracia, tak. ale czy jest jakiś system w Gdańsku, w którym też taki obcokrajowiec, jakby może, z, kogo, z którego może skorzystać, czy, że ktoś może mu pomóc w sposób organizacyjny, w znalezieniu pracy, mieszkania, czy taka pomoc jest? Tak, powiem, powiem e, byłem bardzo zaskoczony, że e, w Gdańsku e, urząd miejski tak, organizuje tyle, e, tyle takich e, projektów, które wspierają Ukraińców. Tak? No, na przykład, jeżeli po prostu Ukraińczyk, który nie rozumie języka polskiego i pilnie potrzebuje jakiejś informacji, jakiejś wsparcia, to jest Centrum Wsparcia migrantów i Imigrantek. Так, і ти можеш бути там і витлумачити в язикі, який твій, чистий, або по російську, або по-українську. Так само, наприклад, якщо ти шукаєш праці. Urząd pracy Miejskiej, istnieje tam taki oddział pomocy cudzoziemcom, tak i tak samo ty możesz otrzymać w ogóle znaleźć pracę, tak i otrzymać konsultacje w języku, który rozumiesz. Ale rozumiem, że większość szuka pracy na własną rękę, albo przez taki portal. Jak ty prowadzisz, prawda? E, tak, mhm. tak, ponieważ wielu Ukraińców przyjeżdża do Polski przez swoich znajomych, przez swoich przyjaciół, jakichś kolegów, tak, którzy już tutaj byli, pracują, nie zapraszają. I przyjechał, zobaczył, że nie, no, nie twoja praca na przykład. No nie wiem, no nie twoja, budowa to jest nie Twoja praca. Ty musisz coś szukać dalej, tak? mm -hmm. Powiedz mi, co jest e, największą zaletą tej zmiany, jaką dokonałeś z Odessy na Gdańsk, a co jest największą wadą twoim zdaniem? Coś, co hmm. no, nie tak poszło może jak e, się spodziewałeś? E, no nie tak poszło, to jest tylko sytuacja z epidemią, tak? Mm -hmm. Dlaczego to e, o tym mówił? Ponieważ była sytuacja, że ja na, nagle straciłem pracę. E, e, Pracowałem jako rekruter, poszukiwałem do pracy dla supermarketów w Gdańsku, e, właśnie obcokrajowców. Tak? Mhm. I w czas, kiedy po prostu stała ta pandemia, moje stanowisko było nieaktualne. Mhm. I prawo polskie to jest tak trochę, trochę skomplikowane dla obcokrajowców. Spodziewamy się. Dla Polaka się, że... też jest skomplikowane. No właśnie, no spodziewamy się, że coś zmieni tak? na lepsze. Mm. I była taka sytuacja, że po prostu został się bez pracy a i nie miałem dostup, dostępu do rynku pracy. I był w takiej sytuacji, a, a przyjechała już rodzina, i to jest, był stres, duży stres taki, że trzeba było utrzymywać, jakieś koszty życia i tak dalej. A zaleta? Co jest takiego w tej zmianie, co, wam, co Tobie, Twojej rodzinie się podoba, to, że postanowiliście tutaj zostać? E, na pewno jakaś perspektywa, mhm. e, ponieważ. E, mm, Perspektywa, widzimy, że dzieciom tu podoba się. tak? E, na przykład córeczka nie miała doświadczenia przedszkolnego, poszła do, do przedszkoły i bardzo podoba po prostu ma przeczuło, tak samo synek. tak? E, I my z żoną patrzymy na tu perspektywę, nam tu podoba się, tak samo tak i ja. Ja widzę, że jest korzystnym dla społeczeństwa gdańskiego. I to mm -hmm. bardzo inspiruje. Um. Jacy są Ukraińcy przyjeżdżający do Polski, na, do, na Pomorze, do Gdańska? Przyjeżdżają tutaj tylko na chwilę, żeby po prostu zarobić, wysłać trochę pieniędzy do domu, pojechać, wrócić, znowu zarobić? Czy jaka część jest takich jak wy, że po prostu postanowiliście zostać? Hmm, powiem tak, odnośnie statystyki, którą mają przez portał Nasza Polsza, tak, badaliśmy ten temat. 50% Ukraińców przyjeżdża tak na krótko, na trzy miesiące, może do pół roku. Tak? Przyjechać, zarobić pieniądze i, i wrócić się do Ukrainy. Inna tam część tych 50% to jest trochę, trochę inna sytuacja. Tak samo można podzielić na dwa. Mhm. E, właśnie 25% to jest Ukraińcy, którzy. Czy tutaj mogą być do czasu, póki nie zarobią na mieszkanie, na przykład w Ukrainie, tak, Ile tu czasu potrzebuje? 5-7 lat, tak? Dlatego, mhm. że. A. inna część, to jest te osoby, które już przyjeżdżają, zabierają swoje rodziny, tak, tutaj mieszkają, tutaj otrzymują karty rezydenta, tak, i w tym, w tym kierunku. Łatwo jest osiedlić się w Gdańsku. Jak to jest z załatwianiem formalności, pozwoleń, wynajmowaniem mieszkania, bo rozumiem, że tak to się odbywa tak, tak. na początku, załatwieniem szkoły dla dzieci. Jak wy się poruszacie w tej przestrzeni? Ja powiem tak, nic... Skomplikowanego nie ma w momencie, kiedy ty rozumiesz język polski. Mhm. Tak? Masz komunikację i nie ma jakichś problemów załatwiać te wszystkie pytania. Tak? A kiedy, od, kiedy nie ma języka polskiego, to jest. To Ale jest... zazwyczaj, ktoś jak ktoś przyjeżdża pierwszy raz, to. Tak, nie muszę nie mieć po tłumacza tak, so, mhm. i Tak, czasu, czasu i do mnie zwróciły się za pomocą. Żeby gdzieś coś wytłumaczył. Właśnie ja robię w taki sposób. Liczę się na to, że taki kowało w życiu 10 lat zajmował się telewizją, i jakby ta część telewizjona została się w niej, i ja wprowadził swój YouTube-bog, w mm -hmm. którym pokazuję takie podstawowe rzeczy dla Ukrainów. Żeby po prostu nie dzwonił mnie i nie pytali, Юріi, jak to zrobić, może pomóc. Link ogromnie. Dobrze. A... Jak jest, jakbyś miał tak ocenić, jak Ukraińcy są traktowani przez Polaków, przez Gdańszczan, ale także jak jest z pracodawcami? Bo słyszymy o takich przypadkach. No tragiczny był przypadek kiedyś wywiezienia do lasu chorego pracownika z Ukrainy, kiedy pracodawca go po prostu porzucił. Ale jak jest tak generalnie? Jest tak źle? Nie, ja bym nie powiedział, że jest tak źle. Nie powiedziałbym, ponieważ e, znaję tyle pracodawców, z którymi e, Możę powiedzieć, że przeczulujemy, tak? Uh -huh. I oni bardzo zadowolony Ukraińcami. Naprawdę. zadowolonym. Nie wiem, od czego to zależy. Od tego, żeby po prostu marzenie zarobić dużo pieniądze i on po prostu robi tu swoją pracę na, na, na Maksa. Uh -huh. No nie wiem. I... A to źle że na Maksa? Nie, nie, nie. Źle uh -huh. też, że on pracuje nie w swoich kompetencjach. Не в своїх компетенціях, але так чи інакше, повім так: українці українці подобається так само, і дуже українцем дуже квасне хто, мені подобається, що вони працюють не в своїх компетенціях, і і на якісь школення. Na przykład, szkoły policjalne to po prostu teraz boom na szkoły policjalne. No właśnie. Powiedzmy, dlaczego jest boom na szkoły policjalne wśród Ukraińców? Bo to się okazało, że po prostu został znaleziony wytrych do tego, żeby mieć stałe pozwolenie na pracę. Tak, no ty tak. Tłumacz, o co chodzi? Ja powiem tak, mnie tak samo stało ciekawe. Sam jestem słuchaczem szkoły policyjnej. Co ty tam teraz, czego się uczysz? Technik administracji. <grym> tak. Dwa lata muszę być słuchaczem. I właśnie kiedy ja, tylko pierwszy semestr, było nas 700 osób, tak, w ogóle, na wszystkich tam, nie no. tylko technik administracji, tam i florista, i pomoc dentysty, coś takiego, to teraz w dwa razy więcej osób. Ale rozumiem, że wy robicie to liceum nie po to, żeby mieć zawód. A вот, po różnym. Badałem tak samo ten temat, zapytałem u swoich właśnie słuchaczy z swojego kursu, tak, dlaczego wy to robicie. Tak, Większość jest dlatego, żeby mieć dostęp do rynku pracy. No właśnie, bo co, co po takiej szkole? Właśnie, Prawo Polskie traktuje tak, że jeżeli jesteś absolwentem szkoły policjalnej, możesz mieć dostęp do rynku pracy. To jest faktycznie, ty jesteś pracodawcą. Ja jestem pracownikiem, my, my z Tobą porozmawialiśmy, Ja mi się Ciebie jak fachowiec, podpisali umowę i tyle. I to wtedy nie trzeba pół nie roku trzeba, czekać w Urzędzie Wojewódzkim na pozwolenia trzeba, tak. albo i, inaczej, nie wiem, zdobywać wizy? Po prostu można nie, tu brać. Tak, 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 tak jest. Даже nie trzeba czekać 7 dni w, na trzymanie oswyczenia w, w Urzędzie Pracy. No to jest jakiś sposób na dostęp do rynku pracy. Tak Jak rozmawialiśmy przed tym spotkaniem, to mówiłeś mi, że dostęp do rynku pracy to jest podstawowy problem dzisiaj Ukraińca tak. przyjeżdżającego tak do Gdańska. Jak to się odbywa? Z czym jest ten problem? No, problem w tym, w tym, że obcokrajowiec może mieć pracę w taki sposób 180 dni raz na rok. Mhm i 180 dni takie karytarza, to po prostu no, nie możesz otrzymać oświadczenia w urzędzie pracy, choć także na, na, na maksa, żeby tak szybko to zrobić. Jeżeli skończył się ten sens rok 180 dni, tak, to musisz podać, właśnie za wcześnie, wcie, tak, złożyć wniosek do Wojewódy, tak tak mówią, i otrzymać zezwolenie i tylko na tego pracodawca u którego aktualnie którego pracujesz. pracujesz. Tak, Zmienią zmieni? pracę i niestety e, hmm. czekają na pół roku, albo czekają tak samo pół roku zezwolenia, bo teraz... E... No dobrze, ale macie, jest Związek Ukraińców w Polsce. Czy wy próbujecie jakoś, Związek próbuje jakoś wpłynąć także na polskie władze, by to jakoś e, ułatwić? Bo rozumiem, że te szkoły licealne to jest taki wytrych, ale przecież nie o to chodzi, żeby wszyscy teraz chodzili no tak. do szkoły, jeśli wcale nie chcą. No tak, tak. Czy są jakieś próby? Czy to jest... Powiem szczerze, że e, zadanie Związku Ukraińców w Polsce trochę inne. Tak? Związek mhm. Ukraińców w Polsce to jest, w ogóle on istnieje już 65 lat tak? i to jest i główne zadanie Związku Ukraińców, to jest podtrzymanie kultury mhm. ukraińskiej. To jest główne zadanie. A nie załatwianie spraw? A nie tego załatwianie typu? spraw, tak, tak. tak A jak wy podtrzymujecie tę kulturę? Co takiego się robi? Na przykład, co jest takiego w Gdańsku? Nie wiem, To jest kwestia języka. No, czym się zajmuje związkiem? Jeżeli chodzi o edukację, mamy taki międzyszkolny punkt języka Ukraiński i Kultury Ukraińskiej przy Szkole 57. Właśnie tam ja jestem nauczycielem historii Ukrainy tak? w języku ukraińskim. Do, te, do tego punktu międzyszkolnego chodzą dzieci, obywateli Polski, tak. To jest nie po prostu Ukraiński, który przyjechał z Ukrainy i on e, chciałby chodzić. Niestety nie, e, ale on może chodzić, ten Ukraiński, chodzić do nas bezpośrednio w naszą domiwkę, tak nazywałem nasz ośrodek, tak, mm -hmm. to miejsce, przestrzeń e, i tam e, tworzymy takie zajęcia wokalne, e, tanca i tak dalej, i tak dalej. Dużo jest takich osób chętnych, ukraińcy, którzy tutaj... No, w dużej mierze ciężko pracują, mają czas na to, żeby no, korzystać z, z takich zajęć? To właśnie zależy od rodziców, tak? bo e, dziecko nie decyduje, e, chciałbym chodzić czy nie. Jeżeli on chodził na przykład w Ukrainie, tak i to no. trzeba dla e, podtrzymania tej. To tak, dziecko decyduje na przykład, a tak to, to zależy od, od rodziców. Tak? Mówiłeś o tym, że zarabiając w Ukrainie no nie wystarcza na, na życie. A tak jak jesteście teraz rodziną w Gdańsku, czy to się dla Was zmieniło? Czy macie jakąś taką większą yy stabilizację i czujesz, że macie też perspektywy? Tak. Czy to jest tak, że posiedzicie tutaj kilka lat, a potem pojedziecie gdzieś dalej? Е, ні, я думаю, що немає сенсу в тим. Так? Знов таки, є діти, так? і це головна, головна перспектива кожного родіця. Е, Якщо хоче о зрубках, повім так, особисто для мене зрубки не є головним так, в житті. Не є головним життям. Головним життям є ще в якому ти мешкаєш. То есть главное. И на, о э, моей то ми змінили венцы не пень, пеньонзы, так, это зарубки. Изменили еще Gdzie jest infrastruktura inna, ta, gdzie ludzie inni, perspektywy inne i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, jak żyjecie jako rodzina tutaj? Nie wiem, korzystacie z różnych rzeczy, nie wiem, tak jak wiele rodzin, nie wiem, chodzicie do kina, posyłacie dzieci na różne zajęcia, spotykacie się w środowisku Ukraińców, czy normalnie macie już polskich przyjaciół, tak, żyjecie mam, jak każdy tak, gdańszczanin? Tak, 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 tak. Żyjemy właśnie jak normalna, zwykła rodzina, tak. Dzieci chodzą, chodzą do szkoły. Teraz niestety ciężko było a, z dzieciakami w sytuacji no, takiej pandemii, tak. Ale Maksym muszę chodzić na piłkę nożną, to jest syn, tak? Mhm. Dasza chciał chodzić na, na tance i my po prostu szukamy najlepszej bliżej do, do, do mieszkania, tak? Żyjemy pełnosprawnym życiem, no mamy, mamy przyjaciół i Polaków, wśród Polaków, wśród Ukraińców, absolutnie. Mhm. Powiedz mi, bo zdarzały się takie przejawy Agresji y, zawsze się zdarzają wobec różnych osób, także wo, wobec obcokrajowców. Czy to jest problem, jeśli chodzi o relacje polsko-ukraińskie? No, czasem to jest podszyte historią, czasem innymi kwestiami. Czy to nie jest problem po prostu tak jest, tak jak wszędzie? Tak, jak i wszędzie. Nie jest to problemem. Może gdzieś ja słyszałem od swoich znajomych przyjaciół, że gdzieś tak w takich małych miastach, małych wioskach, gdzie po prostu taka społeczność taka tradycyjna. То може якісь такі ситуації імеч мі місце, так, але тут в Данську, то ні. Мі місто велокультурове, так, Місто з таких історією, і сполечне трохи інна, так. І зприймую, моїм зданням, так, вже зприймую обзакрився як як якень сполучнощі. А політика у ще не Polską, tak, ukraińską, tak, to jak tak. to jest, nie wiem, lepiej w tej polityce się u nas dzieje, jak przyjechałeś z Ukrainy? Pytanie jest ciekawe. Powiem tak, teraz fokus, mój fokus, właśnie, moje zdanie jest fokusowane na tą politykę, która między Ukrainą, Rosją i Białorusią, to jest taki mhm. dramat, tak? Jeżeli chodzi o politykę polską, tak widzę, że no, mnie wydaje się, że tak samo skomplikowana, tak samo skomplikowana, nie ma czegoś takiego jednego. jakieś zawsze walki odbywają się i no i tak, no, widzę, że tak, to trochę jest i może gdzieś podobnie, tak. No to jest polityka, to jest polityka, nic... A wy jako rodzina macie takie większe poczucie bezpieczeństwa niż tak. yy, mieszkając w Odessie? Tak, 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 tak. I to jest, to jest taka główna część właśnie zmiany środowiska. Mhm. Niebezpieczno, niebezpieczne I niebe, niebezpieczne stało z czasów, kiedy zaczęła się wojna. Tych ludzi, różnych, różnych ludzi przyjechało do Odessy. To zmieniło środowisko w ogóle i... To strasznie było, tak, i niebezpiecznie było w ogóle za dzieciaków, i za żoną, z, po prostu zrywali te łańcugi, złoty, z kobiet po prostu na ulicach i tak dalej. Ale w tak. formie kradzieży, rozumiem? W to, że formie po kradzież, tak, 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 tak. tak mhm. no, dziękuję Ci za te rozmowy. Życzę Wam oczywiście powodzenia także w Gdańsku. A ja zapraszam także do oglądania podcastów Jestem z Gdańska na gdańsk.pl i do słuchania na profilu Miasta Gdańska na Spotify. Do zobaczenia i do usłyszenia.